składem. Alerkie i polecenia giełdowe. Na czas. Zawsze. Dzisiaj jest sobota, 4 lipca ja się nazywam Robert Richter i zapraszam na krótkie, rynkowe podsumowanie mijającego tygodnia. Przez weekend oraz najbliższe kilka dni cała uwaga inwestorów skupi się wyłącznie na jednym temacie, czyli na Grecji. Rozpisane na niedzielę greckie referendum ma zadecydować o przyszłości tego kraju. Z tego też powodu w dzisiejszej wideoanalizie skupimy się głównie na tym obszarze. Opowiem wam, jak doszło do obecnej sytuacji, jakich wyników możemy spodziewać się po niedzielnym referendum i jakie będą one miały konsekwencje. Otóż. W poprzedni weekend premier Grecji znający konsekwencje każdego z wyborów, bo zaakceptowanie reform to rozczarowanie wyborców, z kolei odrzucenie reform oznacza bankructwo kraju, postanowił przenieść ciężar tej decyzji na Greków. Stwierdził przy tym, że głosowanie w referendum na nie, czyli przeciwko planowi reform da Grecji większą siłę negocjacyjną podczas poszukiwania porozumienia z europejskimi instytucjami. Na te słowa kredytodawcy zareagowali natychmiastowym zerwaniem negocjacji i do do nieoficjalnego bankructwa Grecji, jako że ta nie spłaciła należności na rzecz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, których termin wypadał we wtorek. Zamiarem Cyprasa było przekonanie Greków, by zagłosowali na nie. Problem jednak w tym, że już w poniedziałek zadecydowano o zamknięciu banków i wprowadzeniu kontroli przepływu kapitału. W związku z tym z krajowych bankomatów wypłacać można było jedynie 60 euro na osobę dziennie. Słyszeliśmy również doniesienia o wypłacaniu ograniczonych do 120 euro emerytur według pierwszej litery nazwiska. Jest to w pewnym sensie zapowiedź w wersji light wydarzeń, jakie nastąpią, gdy w referendum wygrają przeciwnicy, Pakietu reform, stąd też ich zwycięstwo coraz bardziej się oddala i wskazują na to przeprowadzone przez Bloomberga sondaże, z których wynika, że obie opcje cieszą się teraz niemal równym poparciem, chociaż jeszcze przed kilkoma dniami znaczącą przewagę osiągali eurosceptycy. Pogorszenie sytuacji wpłynęło nie tylko na społeczeństwo, ale też na samego Cyprasa, który decydując się na referendum szukał siły negocjacyjnej, a już w połowie tygodnia gotów był zaakceptować pakiet reform w jego niemal niezmienionej. W formie. Chociaż greckie referendum nie jest prawnie wiążące, to możemy przyjąć, że decyzja podjęta przez Greków w niedzielę określi w jaki sposób rozwiąże się dalsza współpraca z kredytodawcami. Ewentualne nie powinno oznaczać zgody na bankructwo kraju, bo Alexis Tsipras nie może zadecydować inaczej, gdyż będzie to już druga oznaka tego, czego wymaga społeczeństwo, bo pierwszą było zwycięstwo Syrizy w wyborach. Ogłoszenie niewypłacalności doprowadzić powinno również do wystąpienia tego kraju ze Euro, przez co kryzys w Grecji, co prawda znacząco się nasili, ale być może przyniesie to większe korzyści w długim terminie. Z drugiej strony, gdyby w referendum wygrała opcja proeuropejska, obecna sytuacja nie znalazłaby tak naprawdę rozwiązania, gdyż problemy Grecji po raz kolejny zostaną jedynie przesunięte w czasie. Reformy, jakie narzuca się temu krajowi, to nie jest droga do wyprowadzenia gospodarki z recesji, a więc i do prowadzenia do możliwości samodzielnej spłaty. Zobowiązań. Analizując obecny stan gospodarczy, nastroje społeczne oraz konsekwencje każdej z tych decyzji, najbardziej prawdopodobnym wydaje się przegłosowanie opcji mówiącej o przyjęciu reform. Takie rozwiązanie powinno doprowadzić do szybkiego zawiązania porozumienia, bo co prawda, 20 lipca opływa termin spłaty na rzecz Europejskiego Banku Centralnego, której nieuregulowanie oznaczać będzie oficjalne bankructwo, jednak nie trzeba będzie czekać aż do tego dnia, bo minister finansów tego kraju stwierdził, że Krajowe banki pozostaną zamknięte tak długo, jak długo Grecja nie dogada się z kredytodawcami wszystkim stronom, więc zależeć będzie na szybkim dojściu do kompromisu. Niezależnie od decyzji sprawa Grecji wpływać będzie na rynki tak długo, jak długo pozostanie nierozwiązana, nawet najczarniejszy scenariusz nie powinien wywołać długoterminowych konsekwencji dla europejskich indeksów giełdowych, bo z gospodarczego punktu widzenia Grecja jest jednym z najmniej znaczących europejskich krajów. W miejącym tygodniu opublikowano jedynie jedne ważne dane dotyczące polskiej gospodarki. Okazało się, że PMI dla polskiego przemysłu wyniosły w czerwcu 54,3 punktu, odbijając od najniższego poziomu w tym roku, czyli 52,4 punktu. Wpłynęły na to wszystkie komponenty tego wskaźnika, za wyjątkiem poziomu zatrudnienia. Zatrudnienie co prawda wzrosło, ale dynamika tego wzrostu słabnie już od 3 miesięcy. W czerwcu polski przemysł zanotował najszybszy przyrozprodukowany, Produkcji w ciągu ostatnich pięciu miesięcy. Jednocześnie inflacja kosztów produkcji pozostała dodatnia, jednak wciąż spadają ceny wyrobów gotowych. W najbliższym tygodniu ma miejsce posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, ale nic nie wskazuje na to, żeby Rada zmieniła stopy procentowe w kraju. Warszawscy inwestorzy bardzo nerwowo zareagowali na informacje o zerwaniu negocjacji i planach przeprowadzenia referendum w Grecji. WIG20 otworzył notowania dużą spadkową luką, ale już w środę dotarł do poziomów z piątkowego zamknięcia. Mimo to polski indeks, podobnie jak zagraniczny indeks, zanotował słabą końcówkę tygodnia. To, co będzie się działo w najbliższych dniach, w ogromnej mierze zależy od doniesień z Grecji i z tego też powodu trudno jest określić zachowanie WIG20 w najbliższym tygodniu. Na dzisiaj dostałem od Was trzy propozycje i myślę, że opowiem tylko o tych spółkach, bo czeka nas bardzo zmienny początek tygodnia, przez co ciężko będzie wyznaczyć dla każdej akcji odpowiednie poziomy. Na początek, ASBIS. Cena akcji tej spółki cały czas znajduje się w okolicach długoterminowego wsparcia i też moje nastawienie do niej zaczyna się powoli zmieniać. Po wykresie całej historii notowań widać, że poziomy poniżej złotówki lub w jej okolicach to bardzo niska cena, jak za te akcje. No i w obrębie ostatnich dołków widać znaczący wzrost wolumenu, czyli zainteresowania tymi akcjami. Jedyny problem, jaki widzę w przypadku tej spółki, to, że to nie jest żadna przeszkoda, żeby jej cena spadła jeszcze do poziomu 80 czy 70 groszy i dopiero tam odnalazła wystarczający popyt, który pozwoli wybić się z tego wsparcia w górę. Powyżej ceny mamy oczywiście wiele poziomów oporu, ale o nich będziemy mówić jak już zobaczymy odbicie. Get in Noble! Getty Noble za to cały czas wygląda słabo. Kiedy ostatnio mówiłem o tej spółce, to wskazywałem trzy warunki konieczne do tego, żeby z powrotem zainteresować się tą firmą i cena przez ten czas żadnego z nich nie spełniła. To było po pierwsze odbicie w tych okolicach, a po drugie i trzecie przebicie tych dwóch oporów. Jak widać, inwestorzy z dość dużą determinacją wyprzedają akcje tej spółki i nic nie wskazuje na razie na to, żeby ta wyprzedaż miała się zatrzymać. Dodatkowo spółka w tym tygodniu spadła na najniższe w swojej historii poziomy, przez co też Trudno jest określić potencjalne poziomy odbicia. Na koniec została nam jeszcze jedna propozycja i jest to spółka Tauron. Jej akcje w długim terminie również nie wyglądają zbyt zachęcająco, bo generalnie znajdują się w trendzie spadkowym i niemal cały czas albo tracą, albo konsolidują, mimo to znajdują się teraz w dość ciekawym miejscu, bo docierają powoli do silnego wsparcia i zachowanie ceny w tym momencie może zadecydować o długoterminowej przeszłości tych akcji. Jeżeli uda się w tym miejscu odbić, oczywiście długotrwale, to znaczy cena wybiłaby się przy tej okazji. Po Wyżej poziomu około 4,50 i pokazała, że jest on dla niej silnym wsparciem. To będziemy mogli wtedy mówić o ewentualnym początku trendu wzrostowego. Może się też okazać, że znowu zobaczymy tutaj podobną do tej konsolidację, ale to również będzie dobry znak, bo ten szeroki dołek, jaki się wtedy tutaj wyrysuje, nie będzie niżej niż ten poprzedni. Na dzisiaj to już wszystko. Gorąco polecam obserwować serwisy informacyjne i poszukiwać informacji na temat greckiego referendum. Polecam również poniedziałkowy webinar Michała Palaczyka, w którym na pewno skomentuje on zachowanie WIG-20, także pod kątem informacji z Grecji. Zapraszam także oczywiście na kolejną wideo analizę za tydzień. Do usłyszenia.